Piłkarze Ustrzyżowego Klubu Sportowego są w samym środku mikrocyklu treningowego przed meczem z GKS-em Tychy. Z nami Marek Kozioł. Jak zdrowie, jak forma? No myślę, że coraz lepiej. Gdzieś z tej swojej kontuzji powolutku gdzieś tam się wyleczyłem i coraz mniej mi doskwiera. Także tu jestem optymistycznie nastawiony. A co do formy, myślę, że aż taki duży czas nie upłynął, żebym wiele stracił. Wiadomo, w tygodniu pracujemy nad tym, żeby w weekend było w porządku, także jak najbardziej optymistycznie na to patrzę. Brawo Rico! Dawaj, bramki! Brawo! Twoje dwa ostatnie mecze to dwa zwycięstwa i dwa zwycięstwa do zera tutaj na Stadionie Króla. W niedzielę będzie taki swoisty bramkarski hat-trick. Jak najbardziej. Oby tak było, jak mówisz. Szkoda, że w międzyczasie gdzieś tam pogubiliśmy punkty, ale no takie jest życie, taka jest piłka nożna. Na pewno dalej będziemy walczyć i starać się, żeby z tyłu u nas jak najmniej tych bramek wpadało, żeby punkty były dopisywane dla UKS. Na treningach widać entuzjazm i widać większy tłok, bo do sił wracają kolejni zawodnicy. To też chyba dobrze wróży w kontekście niedzielnego starcia. Oczywiście, że tak. Im nas więcej, tym lepiej, większa rywalizacja. Troszkę tych kontuzji w drużynie było. Na szczęście trochę powoli się z tego wykaraskujemy. I mam nadzieję, że trener będzie miał coraz większe pole do rotacji, do tego, żeby sobie układał ten skład tak jakby sobie tego życzył. A na co w tym tygodniu sztab trenerski kładzie największy nacisk na zajęciach? Znaczy tydzień jak tydzień. Myślę, że tutaj cały czas musimy pracować nad swoim mentalem i poprawianiem tego, co dzieje się w naszych głowach podczas tych meczy. I myślę, że tutaj bym szukał klucza. Jeśli tutaj będzie wszystko w porządku pracowało, to i na boisku będzie też wyglądało to dobrze. W górnej połówce tabeli panuje bardzo duży ścisk i do końca roku jeszcze dużo może się wydarzyć. Spokojnie można zająć nawet przed zimą miejsce na ligowym podium. Warunek jest jeden, trzeba wygrywać. Oczywiście, że tak. Tylko, że wszystkie drużyny tak do tego podchodzą. Na pewno zostało trochę meczy do rozegrania w tym sezonie. I na pewno ta tabela jeszcze się będzie zmieniać, ale ja jestem daleki gdzieś od patrzenia w tą tabelę. Myślę, że trzeba się skupić na tym, żeby robić swoją robotę najlepiej jak się potrafi z tygodnia na tydzień. W każdym zbliżającym się meczu dać maksa, zgarnąć punkty i dopiero patrzeć co będzie dalej. GKS Tychy na razie zajmuje szóste miejsce, ma dwa punkty więcej od UKS-u. Jaka to jest drużyna, patrząc przez pryzmat ich ostatnich występów? Wydaje mi się przede wszystkim, że jest to drużyna doświadczona w boju pierwszoligowym, bo dosyć dużo czasu spędza tutaj w tej pierwszej lidze i na pewno jest w tej lidze ograna. Zresztą no ciężko mi tak teraz się wypowiadać, na pewno żaden rywal w pierwszej lidze nie jest łatwym rywalem, także na pewno trzeba się nastawić na walkę w tym meczu i mam nadzieję, że tak będzie, że po prostu wyszarpiemy te punkty i one zostaną tutaj na stadionie. Tyszanie w tym sezonie całkiem nieźle radzą sobie na obcych boiskach. Trzy zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedna porażka. Który ich atut trzeba będzie w pierwszej kolejności zneutralizować, żeby w niedzielę tę statystykę zepsuć? Na pewno trzeba być przygotowanym na wszystko. Liga nam pokazuje, że w każdym momencie coś nieoczekiwanego może się wydarzyć i to zaburza gdzieś tam cały plan, powiedzmy, na mecz i ten mecz już zupełnie wygląda inaczej. Także przez pełne 90 minut trzeba być skoncentrowanym na maksa, dawać siebie 100%, a na pewno będzie w porządku. Najskuteczniejszym graczem GKS-u jest Łukasz Drzeszczyk, zdobywca do tej pory 4 bramek. Ty go znasz bardzo dobrze, bo występowaliście razem w Sandecji.
No zgadza się Łukasz, to jest na pewno bardzo doświadczony zawodnik na boiskach pierwszoligowych. Troszkę tutaj też spędził czasu, widać od niego bije takie doświadczenie, także też trzeba uważać na tego zawodnika. W GKS-ie są też piłkarze z przeszłością w ŁKS-ie, którzy już w poprzednich meczach między tymi drużynami boleśnie przypomnieli o swojej obecności na boisku. Bartek Szeliga udzielał już jakichś wskazówek, jak ich wyeliminować, jak wytrącić im największe argumenty w grze? Nie, jeszcze nic nie wspominał, ale jest jeszcze trochę czasu do meczu, na pewno będziemy rozmawiać, będziemy analizować, rozpracowywać przeciwnika tak samo. Jesteśmy przed właśnie odprawą, którą zaserwuje nam trener, na pewno po niej będziemy nieco mądrzejsi. W niedzielę ta motywacja do zwycięstwa będzie dodatkowa, bo w piątek urodziny obchodzi Stipe Juric, w sobotę trener Cibu Wikunia, a we wtorek Michał Kot. Trudno lepszy prezent urodzinowy dla tej trójki niż 3 punkty. Aż tyle się nazbierało. Na pewno trzeba będzie po prostu zrobić prezent chłopakom i trenerowi w postaci 3 punktów. Myślę, że na pewno będą zadowoleni z takiego prezentu. Od kilku tygodni z pierwszym zespołem trenuje Michał Kołba, czyli kolejny twój konkurent do miejsca między słupkami, najbardziej doświadczony z całej tej grupy bramkarzy. Jak przebiega ta wasza rywalizacja? No tak, troszkę się tutaj też posypaliśmy, bramkarze. Także pojawił się Michał. W porządku. Trenujemy, rywalizujemy na treningu. Tak jak to powinno być, czysto sportowo. Na pewno Michał swoim doświadczeniem też wniesie w te treningi, wniesie coś dobrego do tej rywalizacji i na pewno wszystkim wyjdzie to na dobre, bo zawsze człowiek się od każdego czegoś może nauczyć i coś pozytywnego dla siebie wyciągnąć. Jeżeli chodzi o twój bilans dotychczasowy w UKS-ie, 13 spotkań wliczając w to także mecz pucharowy, w tym 6 z czystym kątem. Z którego z tych występów jesteś najbardziej zadowolony? Kurczę, tak też w statystykach jestem cienki. No fajny mecz był pucharowy z Krakowią. Też można powiedzieć szczęśliwie wygrany po karnych. To takie miłe wspomnienie, takie na bieżąco powiedzmy. Na pewno każdy mecz wygrany jest fajnym przeżyciem, bo jednak co mecz wygrany, to mecz wygrany. Ale myślę, że najlepsze mecze jeszcze przede mną. Dawaj, 2-2, trzymaj, nie ma nic teraz! Osa! A propos meczu z Krakowią, to w jego trakcie dostąpiłeś zaszczytu wysłuchania tego, jak trybuny skandują twoje imię i nazwisko. Jakie to uczucie, kiedy słyszysz, jak publiczność wykrzykuje twoje imię? No zawsze bardzo przyjemne. Zawsze to jest takie podbudowanie dla siebie i naprawdę jest to wydaje mi się, że gdzieś w podświadomości troszkę to pomaga i gdzieś człowiek może w jakiś sposób coś więcej od siebie da. Nie wiem, też głowa jest niezbadana, także ciężko mi powiedzieć, ale na pewno miło. Oby więcej takich momentów. Oczywiście, że tak. W niedzielę tutaj przy Alei Unii 2 podwójne sportowe święto, bo oprócz waszego meczu z GKS-em Tychy także siatkarskie derby Łodzi, ŁKS kontra Budowlani. Będziecie kibicować wiewiórom? Oczywiście, że tak. Nasze barwy klubowe, także wszystkim sekcjom, myślę, sportowym trzeba tutaj kibicować. Fajne jest też to, że wszystko jest tutaj na miejscu, także kibice nie muszą się zbyt daleko oddalać od stadionu. No, ciekawy dzień dla kibiców się zapowiada. Ty też zaliczasz się do tej frakcji miłośników siatkówki, bo w miastach, w których wcześniej występowałeś, to raczej chyba piłka ręczna była tym sportem numer 2 po futbolu. No tak. Czy to w Mielcu, czy w Kielcach, właśnie piłka ręczna gdzieś tam stała na wysokim poziomie. Zdarzyło się gdzieś bywać na tych meczach.
No tu jeszcze na siatkówce nie byłem, także wszystko przede mną. No to na koniec jeszcze poprosimy o zaproszenie od Marka Kozioła na tą sportową niedzielę przy U2. Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na nasz mecz z GKS-em Tychy. Postaramy się na boisku zrobić wynik taki jak należy, tak żeby punkty zostały w Łodzi. Jesteś w porze?